Budowę dodatkowych sygnalizacji świetlnych zaplanowano już w budżecie na rok 2012. Jedna z nich powstała właśnie na skrzyżowaniu ulic Spółdzielczej z Osiedlem Pomorskim, a ruch dodatkowo spowalniał słup, w którym można montować fotoradar. Dla okolicznych mieszkańców takie rozwiązania nie były wystarczające. Z naszą kamerą byliśmy tam wczoraj, kiedy sygnalizatory były już zainstalowane, ale jeszcze nie uruchomione. Jedno trzeba przyznać. Rzeczywiście robiło się coraz trudniej, jeżeli chodzi o przejście dla pieszych. Coraz trudniej było przejść dla pieszym na drugą stronę, bo natężenie ruchu wzrasta i coraz trudniej było wyjechać z osiedla Gdańskiego ze względu na to, że kierowcy nie przestrzegają przepisów o ruchu drogowym. W naszym kochanym kraju mamy sytuację taką, że jak jest 50, to można jechać 80 i więcej. Niektórzy, no różnie to bywa, wszyscy przeklinają, że samorządy stawiają radary i chcą, że tylko robią na tym pieniądze. Tak, będą robiły samorządy na tym pieniądze. Myślę, że to się będzie rozwijało nie tylko w tym kierunku, jeżeli chodzi o radary i o prędkość, ale również o wjeździe na czerwonym świetle i różnych innych urządzeniach, które już są w tej chwili dostępne na rynku, tak żeby w końcu zdyscyplinować kierowców i chociaż w tym jakimś takim przyzwoitym zakresie przestrzegali przepisów ruchu drogowego. To prowadzi do wielu wypadków, jak choćby ten w Cieplicach, w którym zginęły na pasach 3 osoby. Duża prędkość to jedno. Problemem jest również niedostateczne oznakowanie lub oświetlenie niektórych przejść. W mieście ta sytuacja zmienia się na lepsze, jednak kilka takich newralgicznych punktów pozostało. Tak samo na ulicy Wrocławskiej też będziemy już niebawem odbierać sygnalizację świetlną, a te elementy, takie znaki ostrzegawcze o przejściu dla pieszych, które są zasilane energią słoneczną, przykładowo będziemy przenosić w innej części Ringury, na ulicę Cieplicką, na skrzyżowaniu z ulicą Rataja, na ulicę Sobieszowską. Tak rzeczywiście w tym roku następne 4-5 przejść dla pieszych, bo o tym głównie mówimy, będzie doświetlone albo też z sygnalizacją świetlną, czyli to będzie po prostu bardziej bezpieczne dla wszystkich pieszych. W przyszłym roku planowane są kolejne podobne inwestycje.